Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam Was na kolejną sektorówkę, gdzie podsumujemy sobie to, co przez ostatni tydzień wydarzyło się na trybunach w świecie kibicowskim w Polsce i troszeczkę za granicą. Podsumujemy sobie to, co najważniejsze dla nas, dla kibiców, miało miejsce na trybunach. A działo się, trzeba powiedzieć, sporo, no bo mieliśmy w piątek finał Pucharu Polski, mieliśmy kolejkę ligową w weekend, gdzie też się trochę działo na trybunach, jak i poza trybunami, w drodze dojazdu na stadion też miały miejsce pewne wydarzenia. Oprócz kolejek ligowych również okręgowe Puchary Polskie, jakieś tam ostatki, jeżeli chodzi o spotkania ligowe również też miały miejsce, więc zapraszam w takim razie. Zaczniemy może od tego, co wydarzyło się wczoraj, no bo wczoraj miały miejsce baraże o awans do pierwszej ligi i do ekstraklasy. Tak, w meczach barażowych o pierwszą ligę zmierzyły się GKS Katowice i Stal Rzeszów oraz Bytowia z Resowią. Oczywiście na obu tych spotkaniach nie mogli się pojawić kibice gości, ale kibice gospodarzy, czyli sympatycy Bytowi w bardzo skromnym młynie, ale dopingowali swoją drużynę. Podobnie jak kibice GKS-u Katowice, którzy kilka flag wywiesili na błocie, też starali się dobrze dopingować swoją drużynę, jednakże postawa piłkarzy GKS-u Katowice była nie najlepsza i kibice GKS-u dali wyraz swemu niezadowoleniu po spotkaniu, krzycząc jakieś tam wulgarne okrzyki w stosunku do swoich piłkarzy, że mają to boisko już opuścić, pościągali flagi. No nie wiemy, co do końca się tak naprawdę później działo po końcowym gwizdku i po tym, jak ta sytuacja trochę już uspokoiła, jednakże co trzeba przyznać, to fakt, że klub, jak i kibice GKS-u Katowice zostają na kolejny sezon w rozgrywkach na poziomie drugoligowym, także będzie okazja mierzyć się, będzie okazja ponownie występować na tym drugoligowym poziomie. Może w przyszłym roku Spadkowicz z zeszłego sezonu uda się ponownie powrócić na zaplecze ekstraklasy, ale co trzeba przyznać, bardzo ciekawe firmy awansowały do drugiej ligi, bo mamy Motor Lublin, mamy Hutnik Kraków, mamy KKS Kalisz, mamy Rezerwy Śląska, mamy Sokół Ostróda, także bardzo ciekawe drużyny pod względem kibicowskim awansowały. Miejmy tylko nadzieję, że kibicom goście będzie dane jeździć na te mecze wyjazdowe, chociaż ja tak na chłodno trochę analizuję, ale jeżeli mamy 50% pojemności stadionu dla kibiców gospodarzy, to co z kibicami gości, też damy im 50% pojemności? No to tak troszeczkę, jedne ekipy 50% pojemności sektora gości wykorzystają w 100%, no bo niektórzy nawet nie osiągają takiej liczby. Ale na przykład dla takich kibiców GKS-u Katowice, gdzie sektor gości jest 300 osób, nagle musi jechać 150, no to się wiąże z jakąś tam selekcją, gdzieś tam wyselekcjonowana grupa będzie tylko jeździć, więc w ogóle te bilety nie będą dostępne, nie będzie można tego oglądać, a co zwiastuje ciekawe widowiska na trybunach, no bo nie ma co ukrywać, że nie będą jeździły jakieś przypadkowe osoby, tylko stricte sami fanatycy. To tak tytułem wstępu, jeżeli chodzi o te spotkania, które rozgrywane były wczoraj, te baraże. Chciałem powiedzieć, to do finałów awansowały... A, jeszcze pierwsza liga, zapomniałem o pierwszej lidze. W pierwszej lidze dwa spotkania, Radomiak kontra Miedź i Warta Poznań kontra Termalika. Warciarze grają w Grodzisku Wielkopolskim, to też jakiś tam skromny młynek warciarzy się zebrał. A propos jeszcze kibiców Warty Poznań, to wrzucili oni ostatnio w neta podsumowanie swoich wyjazdów i tutaj wielki szacunek dla kibiców Warty, bo zaliczyli oni komplet wyjazdów. Także ta druga siła w Poznaniu w postaci Warty jest, żyje, ma się bardzo dobrze. Nawet pomimo tej pandemii oni byli na wszystkich wyjazdach, bodajże tylko w Opolu im się nie udało wejść na stadion, ale dopingowali spod stadionu. Także tutaj chwała dla kibiców zielonych, że jeżdżą za swoim klubem. Niestety, bo Warta wygrała pierwsze spotkanie z Termaliką i zameldowała się w finale. W finale
Warta zmierzy się z Radomiakiem, także tutaj gra o Ekstraklasę jest jeszcze otwarta. No nie wiem, kogo chcielibyście. Chcielibyście Radomiak, czy chcielibyście Wartę? Radomiak, jak wiecie, dostał licencję na grę Ekstraklasę, ale na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, czyli na stadionie Legii Warszawa, więc Radomiak w razie awansu będzie grał na stadionie Legii. Natomiast Warta, chyba z tego, co już się orientuje, będzie grała u siebie przy drodze dębińskiej, bo tam wiem, że była modernizacja, mieli postawić oświetlenie, ale nie wiem, czy oni tamto licencję na Ekstraklasę dostali. Nie wiem, trzeba by do tego wrócić, bo przyznam się szczerze, że po prostu nie pamiętam. Natomiast w finale baraży o pierwszą ligę będą derby Rzeszowa. Derby Rzeszowa będą rozegrane na stadionie Resowi, pomiędzy oczywiście Resowiem a Stalą Rzeszów. No szkoda, że bez kibiców gości, tam tylko bodajże 356 osób będzie mogło zasiąść tego dnia na stadionie Resowi. Zobaczymy, no naszym tutaj widzewskim faworytem, widzewskim okiem, fajnie by było, jakby Stal Rzeszów awansowała do tej pierwszej ligi, zwłaszcza, że jest to Beniaminek drugiej ligi, także bardzo fajna historia, czyli z trzeciej ligi do drugiej i od razu z drugiej do pierwszej. Nie ma co ukrywać, że chyba większe notowania jednak ma Stal Rzeszów, która jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Wczoraj bez problemu pokonała GKS Katowice, także no, sprawa jest otwarta, ale też tutaj chyba uważam, że większe szanse ma Stal Rzeszów i myślimy, zresztą nie tylko ja, myślę, że większość z nas tutaj myśli, że Stal Rzeszów powinna zameldować się tego dnia w piątek na zapleczu Ekstraklasy i to byłoby bardzo fajnie. Bo znaczy, co prawda Podkarpacie już ma Ekstraklasę, bo Stal Mielec przecież awansowała do Ekstraklasy, ale fajnie by było, jakby te drużyny z Podkarpacia wychodziły z tego marazmu, który kiedyś na Podkarpaciu był. To tak, to te mecze były rozgrywane wczoraj, natomiast chciałbym wrócić do tematu piątkowego, czyli do finału Pucharu Polski. No bo tam nie ma co ukrywać, działo się bardzo dużo. Działo się bardzo dużo na tym finale Pucharu Polski. Gdzieś tam, jak wszyscy śledzili, oprócz wyniku, tak, czyli oprócz tego, że Krakowia zdobyła Puchar Polski i będzie nas reprezentować w pucharach, to oprócz tego bardzo dużo działo się pod względem kibicowskim. Finał był rozgrywany w Lublinie, na stadionie Motoru. Obie ekipy dostały po 670 biletów od organizatora, także te bilety rozeszły się w bardzo szybkim tempie. Dodatkowo trzeba tutaj też nadmienić, że Zgodowicze, wiadomo, część biletu musiała trafić do Zgód, tak, i Zgody też pojawiły się w jakichś tam liczbach. Oczywiście ograniczona ilość musiała trafić do kibiców Krakowi, no bo oni tych Zgód mają trochę więcej, więc ten podział biletów musiał być, ale z kibicami Lechii też zasiadły Zgody. No to może jakoś ciągniemy temat tych Zgód, to zacznijmy od tego, kto tam zasiadł z kim, tak? Wraz z kibicami Krakowi, kibice Arki z flagą, kibice Lecha Poznań, Tarnowi 26 osób, Sandecji 30 osób i kibice ŁKS-u również, to o tym wspominałem w poprzedniej sektorówce, że się wybierają, tak, kibice ŁKS-u również dostali jakąś tam pulę biletów i część, może nie część, tylko skromna grupa kibiców z ŁKS-u zasiadła wraz z kibicami Krakowi, czyli te stosunki ŁKS Krakowie są coraz lepsze. Natomiast z kibicami Lechii, Lechia powiedziała, że około 700 osób, mimo tego 670 biletów, to około 700 osób zasiadło tego dnia w sektorze Lechii, wraz z, oczywiście najliczniej, 160 osób Śląsk Wrocław, 75 osób Stomil Olsztyn, 40 osób Raków Częstochowa i delegacja ze Słupska, czyli Gryf plus Czarnin. To też jest fenomen, tak, żeby mieć zgodę z dwoma ekipami. Na szczęście ciśnienia między obiema ekipami w Słupsku już takiego nie ma, tak, ale obie ekipy ze Słupska mają zgodę z gdańską Lechią. Gryf na pewno z flagą zameldował się tego dnia na stadionie w Lublinie. To tak, tyle jeżeli chodzi o kibiców Zgodowiczów, tak. Natomiast jeżeli chodzi o te akcenty Ultras, to bardzo fajnie zaprezentowała się tego dnia Krakowia, mianowicie grupa Ultras Krakowi o nazwie Oprawcy zaprezentowała tego dnia dwie oprawy. Bardzo chętnie tutaj mogę zacytować tą relację tutaj oprawców, tak? Mianowicie oprawcy piszą, że pierwsza oprawa odnosi się do aktualnej sytuacji, jaka panuje na świecie. Wirus, jaki dopadł naszą planetę, spowodował, że koniecznym jest zasłanianie ust oraz nosa celem zapewnienia bezpieczeństwa innym obywatelom.
Jako, że nasza grupa słynie z pieczołowitego przestrzegania prawa, tak i tym razem postanowiliśmy przypomnieć wszystkim kibicom o nałożonych obowiązkach. I tak, na prezentację oprawców składała się sektorówka przedstawiająca ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego. Na dole pojawił się transparent minister zdrowia po dwukropku, przypominam o obowiązku zasłagania nosa i ust. Potem wjechała druga sektorówka z napisem mówisz, masz i kominiarka w barwach Krakowi. No a wiadomo, po zjechaniu sektorówki zamaskowani tutaj kibice oczywiście w odpowiednim dystansie między sobą odpalili pirotechnikę. Także tutaj taki troszeczkę humoru przy tej oprawie, ale bardzo ładnie to wyglądało. I potem druga prezentacja Krakowi to sektorówka z napisem pasiasta krucjata, pod spodem transparent, przypiliśmy pograla, aby zabrać go do Ziemi Świętej. Tak, to wszystko jest symbolika, symbol tego, po co tutaj kibice i piłkarze Krakowi przyjechali. No i trzeba tutaj przyznać, że była ta prorocza oprawa, no bo przecież kibice, piłkarze Krakowi wygrali Puchar Polski. Oczywiście pod tą sektorówką też zapłonęły ognie wrocławskie, także tutaj bardzo, bardzo ładna prezentacja Krakowi. Naprawdę trzeba przyznać, że bardzo fajnie zaprezentowali się tego dnia na finale Pucharu Polski. Lechia Gdańsk, tak jak mówiliśmy, około 700 kibiców. Kibice Lechii też zaprezentowali tego dnia oprawę. Na górze był powieszony transparent We Are Crazy Fans, na dole drugi transparent We Are Football Hooligans, do tego sektorówka, oczywiście spod sektorówki, jak to zwykle bywa. O, jest flaga też czarnych słup, także oprócz gryfa też czarni z flagą, także tutaj przepraszam za to niedopatrzenie, ale wracając do oprawy, właśnie sobie te zdjęcia tutaj przeglądam jeszcze. No to tutaj nowa flaga, to jest bodajże nowa flaga Lechii Gdańsk. A, i to do tego się faktycznie odnosi. We are Wild Boys, We are Crazy Fans, We are Football Hooligans, Lechia Gdańsk. I tam, no faktycznie wjechała ta sektorówka, spod sektorówki wytoczyli się oczywiście zamaskowani kibice, odpalili pirotechnikę, także no oczywiście wiadomo, jak to finał Pucharu Polski, pirotechnika musiała być. A propos jeszcze tego finału, no to wiadomo, zdobywca występował w Superpucharze Polski. Superpuchar Polski będzie rozegrany między Legią a Krakowem. Już wiadomo, że nie dane będzie kibicom Krakowi zasiąść tego dnia zasiąść tego dnia na stadionie. Oczywiście ze względów pandemicznych tym razem kibice Krakowi nie będą mogli udać się na Super Puchar Polski. Jeszcze zanim ten finał Pucharu Polski się zaczął, zanim doszło do tego spotkania na boisku i na trybunach, no to mieliśmy akcję policyjną na wyjeździe z Krakowa. Mianowicie krakowscy mundurowi skontrolowali kibiców Krakowie wyjeżdżających z Krakowia na finał Pucharu Polski do Lublina. Wylegitymowano łącznie 161 osób, sprawdzono ponad 50 pojazdów, zatrzymano 2 osoby. Jest tutaj taki ładny oficjalny komunikat krakowskiej policji tego, co tam się działo, co tam zostało znalezione i co ujawniono. Pozwolę sobie zacytować. Mianowicie policjanci tam bla 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 bla. Na MOP-ie w Stanisławicach przy autostradzie A4 skontrolowali 54 samochody osobowe, w których ujawniono i zabezpieczono niebezpieczne przedmioty w postaci. I teraz uwaga, to są te niebezpieczne przedmioty. 2 karczowników, 4 rac, petardy hukowej, 8 pojemników z gazem pieprzowym o pojemności około 1 litra, stylu od Kilofa, pistoletu pneumatycznego na metalowe kulki oraz noża typu Butterfly. Wylegitymowano 161 osób, w trakcie czynności zatrzymano 22-latka ze Skawiny, który posiadał przy sobie środki odurzające w postaci kokainy oraz 26-latka z Karkowa poszukiwanego do ustalenia miejsca pobytu. Ponadto zatrzymano 26-latka, który w wynajętym samochodzie przewoził, i tu jest po dwukropku, czyli takie napięcie zrobione, wyroby pirotechniczne w postaci 63 rac, 72 petard, przewoził, uwaga, sektorówkę, pałkę teleskopową, megafon, 15 sztuk bluz z emblematami klubu sportowego, no po prostu dopuścił się ten kibol haniebnych czynów w postaci przewożenia sektorówki, 15 bluz, megafonu, karczownika, 63 raz po prostu. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i został ukarany grzywną w kwocie 3000 zł. No i teraz jest tutaj pokazane,
Jest tutaj zdjęcie pokazane tego, co policja znalazła w tym samochodzie. Ta każda raca jest osobno spakowana w torebkę foliową. Tutaj to są bodajże ognie wrocławskie, świece dymne, ten gaz pieprzowy faktycznie jest też, ale tutaj poniżej to faktycznie jest sektorówka. Są dwie kominiarki, są bluzy, jest plecaki markowe i telefon komórkowy na wyciągnięty. Naprawdę, no wielki sukces policji, naprawdę jest się czym chwalić. Po prostu, no, ja nie wiem, jak mam to określić, tak? No, łapanie człowieka i chwalenie się tym, że on przechodził sektorówkę i 15 sztuk bluz z emblematami klubu sportowego, no naprawdę, no, to już piłkarze w autokarze przewożą około 20 kompletów stroju z emblematami klubu sportowego, tak? No, może piłkarze też trzeba zatrzymywać, bo przewożą nielegalne rzeczy, no. Ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć, tak? No, chwała, że dostał tylko grzywnę w kwocie 3000 zł, tak? A to nie jest jakaś wygórowana kwota dla kibiców, to spokojnie da się w swoim gronie taką kwotę zebrać. No ale tak działa policja, tak działa prewencja, takie są działania policjantów, nic tutaj z tym nie możemy zrobić. A propos jeszcze, to kibice Krakowi, jak dojeżdżali do Lublina, to gdzieś tam dążyli do starcia z kibolami Motoru Lublin. W ogóle to jest bardzo ciekawa sytuacja, tak? No bo kibice Motoru Lublin ze Śląskiem Wrocław żyją w bardzo dobrych relacjach, natomiast kibice Lechii z Motorem Lublin już żyją w bardzo złych relacjach, a kibice Lechii ze Śląskiem żyją w bardzo dobrych relacjach. No to jest takie pomieszanie z pomplątaniem, natomiast Krakowia tutaj gdzieś tam dążyła do starcia z kibicami Motoru, ostatecznie do niczego tutaj nie doszło. Czyli tak prologiem weekendu i tych spotkań kibicowskich był, tak jak wspomniałem, finał Pucharu Polski, który był rozgrywany w piątek. Natomiast w sobotę odbyły się dwie najważniejsze kolejki w rozgrywkach pierwszo- i drugoligowych, czyli ta ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Punktualnie o godzinie 17 na boiskach drugoligowych wybiegli zawodnicy, a na boiskach pierwszoligowych o godzinie 17:40. Zacznijmy może od tego, co wydarzyło się w starej widzewskiej lidze, czyli w drugiej lidze. I tak przeanalizujemy sobie po kolei mniej więcej każde spotkanie, co się działo. To tak, Stal Rzeszów z Kraczem Stachowa. Prawie 1000 kibiców na stadionie Stali. Gdzieś tam stalowcy w młynie z flagami pojawili się tego dnia na boisku. No i tutaj dzięki zwycięstwu ze Skrom stalowcy, tak jak wspomniałem, zagrają w barażach, które we wtorek już pokonali i są w finale. Są w finale baraży, gdzie zmierzą się z Resowią. Legionowie Górnik Łęczna to spotkanie bez udziału publiczności, jednakże na wracających piłkarzy z Górnika Łęczna czekali tutaj kibice Górnika, których tutaj przywitali racami, razem wspólnie świętowali awans. Garbarnia Olimpia Elbląg, tutaj mecz praktycznie bez historii, 220 kibiców, spotkanie rezerw Lecha z Błękitnymi bez udziału publiczności, w Polkowicach 350 osób na spotkaniu z Bytowią. Elana Toruń tutaj na ostatnim pojedynku z Gryfem Wejherową tylko 150 osób na stadionie, jakiś tam skromny młyn tej Elany był. Co ciekawe, Elana teraz pokonała Gryf Wejherową, a w następny weekend zmierzy się w trzeciej lidze dokładnie w takim samym zestawieniu, czyli Elana Gryf, ale już na rozgrywka trzecioligowych, bo przypominam, że obie drużyny spadły z drugiej ligi do trzeciej. Stal Stalowa Wola, Pogoń Siedlce, blisko 1000 kibiców w Stalowej Woli. Młyn stalowcy też wystawili, też dopingowali, jednakże no tutaj pod względem piłkarskim doszło do bardzo dziwnego wydarzenia, bo Stalówka, która była bardzo dobrą ekipą na wiosnę, bardzo dobrze się spisywała i wystarczyło, żeby osiągnąć dobry wynik z Pogonią Sielce, to mieliby utrzymanie. Wystarczy im tak naprawdę, chyba z tego co pamiętam, remis, tak, ale no niestety Stalówka dość niespodziewanie przegrała u siebie z Pogonią Siedlce 0-3 i ostatecznie Stalówka żegna się z poziomem drugoligowym, z poziomem centralnym. No tutaj kibice dali wyraz swojego niezadowolenia, bardzo ostro potraktowali piłkarze, również trener Szymon Szydełko miał, nie wiedział, co ma powiedzieć na konferencji, też tutaj polecam sobie odsłuchać tą konferencję. To, co Szymon Szydełko powiedział, to też takie, no, ciężko cokolwiek powiedzieć, o to tak można chyba
chyba nazwać. I dwa najważniejsze spotkania pod względem kibicowskim, mianowicie GKS Katowice Rysowia oraz Widzew Zniszcz Pruszków. Zacznijmy może od tego spotkania rozgrywanego w Katowicach pomiędzy GKS-em a Rysowią. Jak wiadomo, kibice gości nie mogli pojawiać się tego dnia na sektorze, ale ze względu tam na dobre kontakty między GKS-em a Rysowią i również z JKS-em Jarosław, kibice Rysowi oficjalnie, znaczy nieoficjalnie dla nikogo, jechali na wyjazd do Katowic. I w trakcie drogi dojazdowej na wysokości tutaj zjazdu na Brzesko, na autostradzie A4, doszło do niespodziewanego spotkania z sympatykami tak zwanej koalicji La Familia, czyli Stal Rzeszów, Stal Stalowa Wola i Karpaty Krosno. Tutaj ta koalicja ustawiła się, mówiąc kolokwialnie, na kibiców Rysowi. I co ciekawe, doszło w ogóle do... To nie było to typowe... Taka typowa zasadzka, no bo zazwyczaj było tak, że jak ktoś jechał w jedną stronę, to na tym samym pasie czy na tej samej drodze ustawiali się kibice, gdzieś tam się wysypywali, blokowali autostradę, dochodziło do starcia. A tutaj doszło do zupełnie czegoś innego, bo Rysowie jechała z jednej strony, Stal Rzeszów z ekipą jechała z drugiej strony i w pewnym momencie po prostu minęli się oni w pewnym momencie na autostradzie, zatrzymali swoje pojazdy, wysiedli, doszło do starcia. Nie ma jeszcze tu jakichś oficjalnych relacji, co, gdzie, jak, z kim, jak do tego doszło. I no czekamy, no ale no doszło, naprawdę doszło do czegoś, czego dawno nie było, czyli do ustawienia się na autostradzie na większą ekipę. Praktycznie walka banda na bandę. Gdzieś tam filmiki krążą po internecie, także też możecie sobie rzucić na to okiem. No i spotkanie, które nas najbardziej interesowało, czyli pojedynek Widzewa Łódź ze Zniczem Pruszką w obecności oficjalnie niecałych 9 tysięcy, jednakże ten, kto był na stadionie, no to widział, że tych widzów było naprawdę dużo, dużo więcej. Kibice Widzewa zaprezentowali oprawę, bardzo ładną oprawę, tak, bo wjechała sektorówka z napisem druga liga i takie nożyczki, które tą dwójkę od drugoligowej, tą dwójka rzymska przecinają na pół, tak żeby został tylko napis pierwsza liga. Dodatkowo pojawił się transparent odcinamy się od tego, no i żeby tutaj tradycji stało się zadość, to musiała pojawić się pirotechnika w postaci biało-czerwonych świec dymnych. Bardzo ładnie to wyglądało. Oczywiście fotorelacja na portalu widzewtomy.net znajduje się, możecie tą oprawę sobie obejrzeć. No, po meczu doszło do eskalacji konfliktu pomiędzy piłkarzami a kibicami. Kibice bardzo niezadowoleni z postawy Grajków, z tego co piłkarze zrobili. Z tego, co piłkarze zrobili, jak zagrali, jak nieudolnie podchodzili do tego sezonu, do tego spotkania, dali wyraz swojemu niezadowoleniu, piłkarze zostali zbluzgani, gdzieś tam kibice wysypali się na murawę, doszło do przepychanek, jakieś tam prawie do rękoczynów. No my oczywiście potępiamy takie zachowanie, no nie może być tak, że kibice wysypują się na murawę i przepychają się z piłkarzami, coś próbują im wyjaśnić, no to nie w ten sposób, to nie tak powinno wyglądać. Tak, piłkarze powinni zejść po prostu z murawy, posypać głowę popiołem, tak, ewentualnie powinien wyjść kapitan i porozmawiać, tak, a nie prowokować swoim zachowaniem, a piłkarze tak czy siak prowokowali swoim zachowaniem, no bo zeszli do szatni wielce obrażeni, a w szatni szampany strzelały, wielka radość z awansu na zaplecze Ekstraklasy, ten awans no, był jaki był, tak naprawdę widzę, sam nie awansował, tylko wczołgał się dzięki temu, że GKS Katowice był nieskuteczny. No później wiadomo, te filmiki gdzieś tam i te zdjęcia pojawiały się w internecie, były wrzucane na media społecznościowe. No tutaj gratulujemy piłkarzom naprawdę totalnego braku szacunku, tak? Ja tu już o tym wspominałem w niedzielnych rozmowach totalnie swobodnych. Tam jeden z widzów do nas zadzwonił i powiedział, że no, on by chciał, żeby w każdym klubie byli piłkarze, którzy oddają serce za klub, którzy są widzewiakami z krwi i kości, żeby tylko tacy zawodnicy byli w Widzewie i tak dalej. No, nie mogę się z tym zgodzić, no bo nie ma już takich zawodników, tak na palcach jednej ręki można policzyć zawodników, którzy są związani z klubem od urodzenia aż do śmierci i naprawdę będą grać tylko w jednym klubie. To nawet nie mówię tylko o Polsce, ale też o całym świecie, tak? No tutaj w naszym przypadku można by wymienić na pewno Marcina Kozłowskiego, który jest tutaj takim piłkarzem, który nosi widzę w sercu, tak wywodzi się z widzewskiego osiedla. Jest to widzewek naprawdę z krwi i kości, a reszta to są tak naprawdę
Ludzie zatrudnieni w miejscu pracy, to trzeba tak do tego przyznać, tak? Trochę się chyba pomyliliśmy co do Patryka Wojnackiego, to tam ktoś też wspomniał na antenie, też chyba można się trochę z tym zgodzić, tak? No tutaj na murawie po tym spotkaniu zostali Marcin Robak, Daniel Tanżyna i Daniel Mąka. Tak, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak jak mówię, nie ma na świecie już piłkarzy, którzy są oddani jednemu klubowi i będą biegać po boisku, całować herb, mówić, że oni są widzewiakami, że oni kochają ten klub, że oni oddają serce. Nie, nikt tego tak naprawdę nie oczekuje, bo czegoś takiego nie da się osiągnąć. Ja ze swojej strony jako członek WTM-u, radia i generalnie kibic Widzewa oczekuję tego, żeby oni po prostu szanowali swoje miejsce pracy. Tak, żeby szanowali to miejsce, w którym się znajdują, żeby szanowali kibiców, żeby szanowali tradycje i wszystko to, co jest związane z tym klubem. Ja im nie każę całować herbu, tak? Ja im nie każę śpiewać, że ŁKS jest taki, że wszystkie inne kluby są takie i Legia jest taka, reszta jest taka, Widzew jest the best. Nie, nikt tego nie oczekuje. Ale po prostu szanujmy swoje miejsce pracy, szanujmy kibiców, szanujmy to, że tam 18 tysięcy ludzi przychodziło dla nich na stadiony. I jeżeli oni będą szanować miejsce pracy i gryźć trawę, to będą mieli szacunek wśród kibiców i tylko kibice tego tak naprawdę oczekują. To tak tyle, jeżeli tytułem podsumowania tego, co wydarzyło się w Łodzi w sobotę, no nie ukrywam, że byłem bardzo zniesmaczony, jak zobaczyłem zdjęcia piłkarzy, którzy balują w szatni, szampany się leją i tak dalej, i tak dalej. No nie tak to powinno wyglądać, tak? Rozumiem też frustrację kibiców, ale kibice no nie powinni wybiegać na murawę, nie powinni się przepychać z piłkarzami, walczyć i no bo nie ma co ukrywać, że teraz grozi nam na pewno kara, na pewno grożą nam jakieś tutaj konsekwencje tego, sankcje, które będą w konsekwencji tego, co wydarzyło się na murawie. Nie, gdzieś tam jakiś komunikat policji już się pojawił, że pierwsi kibice już byli zatrzymani właśnie po tym wbiegnięciu na murawę. No też tutaj gratuluję tym, co wbiegli, nie zasłaniając twarzy. Naprawdę mogą się spodziewać wezwań i jakichś tam właśnie konsekwencji, że będą ukarani, tak? To tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki drugiej ligi, tak? I ostatecznie w drugiej lidze zostaje GKS Katowice, wślizguje się do pierwszej ligi Widzew, awansował Górnik Łęczna, spada Stalówka, Elana, Legionowie, Grywy i Herowo, pozostałe ekipy, cztery grały o baraż, teraz zostały dwie, czyli Rysowia i Stal Rzeszów. No zobaczymy w piątek, jaki będzie ostateczny skład tej drugiej ligi, tak jak mówię. Mamy Beniaminków, o których też wspomniałem, tak miejmy nadzieję, że to pod względem kibicowskim też będzie bardzo, bardzo ciekawe. Prócz drugiej ligi, jak wspomniałem, w sobotę też grała pierwsza liga, tam też te finalne rozstrzygnięcia. Kilka spotkań, no może nie ciekawych, ale coś tam się działo na trybunach. Zdecydowanie najciekawiej działo się na Podbeskidziu. Pomiędzy Podbeskidziem a Chrobrym Głogów, to było to ostatnie spotkanie Podbeskidzia w pierwszej lidze. W obecności ponad 4300 kibiców Podbeskidzie zebrało się w 200-osobowym młynie. Zaprezentowali kibice Podbeskidzia jak na swoje możliwości dwie oprawy. I teraz tak, jak informują kibice Podbeskidzia, pierwsza oprawa to na wyjście piłkarzy na barierce pojawił się trans o wymiarach 3 metry wysokości na 40 długości z napisem Ekstraklasa znowu nasza, a całość dopełniły flagi na kijach. A druga oprawa to nad głowami pojawiła się sektorówka z folii, na której wycięte zostało logo Ekstraklasy, które podświetliły ognie wrocławskie oraz dwa czarne dymy. Całość dopełnił trans, który przedstawiał artystę mówiącego: wiem, że wam to nie pasuje, oraz dalsza część, że UWM dziś świętuje. Nie, przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, czym jest UWM, to pewnie jakiś ultras... ultras wiara młoda, młoda wiara, coś w tym stylu pewnie. Tak na koniec, znaczy nie był to koniec pokazu ultras, ponieważ zaraz po meczu rozpoczęliśmy fetę z okazji awansu. I tak przy stadionie rozbłysło ponad 40 razy ze śpiewem na ustach pożegnaliśmy pierwszą ligę. Na wręczenie pucharu przygotowaliśmy trans, na którym wymieniliśmy piłkarzy, którzy pokazali serce i zaangażowanie dla naszego klubu. Tak oto kibice Podbeskidzia świętowali ostatnie spotkanie w pierwszej lidze. Co jeszcze na froncie pierwszoligowym? Jedno spotkanie chciałem tutaj wyróżnić. GKS Tychy kontra GKS Bełchatów. A dlaczego chciałbym je wyróżnić? Ponieważ Tyszaniec z jedną flagą w katastrofalnie małej liczbie
poniżej 100 osób w Muniatego tego dnia zameldowali się kibice. Kibice GKS-u Tychy, no bardzo słaba liczba, bardzo słabo to wyglądało. Tak, no ja rozumiem, że obie ekipy o nic nie grały, ale no jednak wypada pojawić się w większej liczbie w Młynie. Co do rywali, którzy zostali w pierwszej lidze, no to już możemy powiedzieć, że Widzewiaków czekają takie wyjazdy jak Głogów, Niepołomice, Tychy właśnie, o których wspomniałem, Olsztyn, Sosnowiec, Nowy Sącz, Opole, Jastrzębie. Niestety ponownie Bełchatów, znowu będziemy mieli bliski wyjazd do Bełchatowa. Z ligi leci Grudziądz, Chojnice i Suwałki. Także na drugą ligę wraca Olimpia Grudziądz po roku pobytu. Leci Chojniczanka, Chojnice i lecą Wigle, Suwałki. Z Ekstraklasy spada Korona, Kielce, Arka, ŁKS. To też bardzo ciekawi rywale. I po wczorajszych barażach już wiemy, że Widzew czekają wyjazdy na Wartę Poznań i na Miecz Legnica, no bo w finale mierzy się Radomiak na Miecz Legnica i na Termalikę. Dobrze, bo Warta Poznań mierzy się z Radomiakiem, także na pewno pojedziemy do Legnicy i na pewno pojedziemy do Nieczeczy, gdzie już mieliśmy przyjemność być całkiem niedawno. To tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszoligowe. W weekend, jak wspomniałem, już w poprzedniej sektorówce ruszyło kilka spotkań w niższych ligach, ale zanim o niższych ligach, to zaczniemy od mojej ulubionej, oczywiście okręgowych Pucharów Polski. Tam jak zwykle bardzo ciekawe spotkania. I tak, okręgowy Puchar Polski, województwo warmińsko-mazurskie, tak, czyli tamte okręg, nie wiem, brudniński bodajże, mianowicie Ossa Biskupiec kontra Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie. Na wyjeździe w Biskupcu 40 osób, w tym miejscowy fanklub Drwęcy, bo trzeba przyznać, że Ossa Biskupiec to jest fanklub Drwęcy. Trzy flagi zawisły na płocie, jedna flaga emigracji Drwęcy zaliczyła tego dnia debiut. Kolejne spotkanie w okręgowym Pucharze Polski to Czarnie Olecko kontra Mazur Ełk. 50 osób z Ełku tego dnia na stadionie w Olecku. Okręgowy Puchar Polski LKS Uszew kontra Okocimski Brzesko. 40 osób z Okocimskich plus kibic plus kilku sympatyków Tarnowskiej Unii. Puchar Polski województwo kujawsko-pomorskie pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Kujawią Inowrocław. Kibice Zawiszy tego dnia zebrali się w Młynie, zawiesiło kilka flag, prowadzili całkiem przyzwoity doping, sporo barw zgód było widocznych tego dnia na stadionie i między innymi kibice Zagłębia Lubin z grupy Orange City Boys 2003 również byli obecni tego dnia na trybunach Zawiszy. I tak kończąc, bo już będziemy zmierzać ku końcowi w naszej dzisiejszej czwartkowej audycji, no trzeba jeszcze powiedzieć o paru spotkaniach, które były rozgrywane w niższych ligach, tak jak wspomniałem w poprzedniej sektorówce, ruszyły rozgrywki czwartoligowe i tak jedno ze spotkań niższej ligi to Czarnie Jasło kontra JKS Jarosław. Kibice Czarnych po jakimś tam krótszej czy dłuższej przerwie odradzają się i tego dnia wystawili młyn, wywiesili trzy flagi, dobrze dopingowali swoją drużynę. Około 100-osobowy młyn w wykonaniu kibiców Czarnych Jasło. W czwartej lidze w grupie śląskiej też mówiłem o tym spotkaniu. Spotkanie Sząbierki Bytom kontra Ruch Radziąków. Niestety to spotkanie zostało rozegrane bez udziału publiczności. Jednakże 15 najwierniejszych fanatyków Sząbierek pojawiło się tego dnia za płotem i z zapłotu dopingowali, z zapłotu również odpalili pirotechnikę. Natomiast kibice Ruchu Radziąków, kilka aut krążyło w pobliżu stadionu Sząbierek, jednakże tam do niczego większego nie, niestety nie doszło. W czwartej lidze śląskiej w drugiej grupie doszło również do derbów Żywca pomiędzy Góralem a Koszarawą. To wiadomo, spotkanie było jednostronne, bo tylko kibice Górala tak naprawdę istnieją w Żywcu. Kibiców Koszarawy absolutnie nie ma. Tak, kibice Górala wystawili bardzo liczny młyn, wiele flag zawisło tego dnia na płocie, pojawiła się pirotechnika, wraz z nimi również kibice Polonii Bytom zameldowali się na tym spotkaniu. Wspomniałem również o spotkaniu czwartej ligi grupy lubuskiej, Ilanka Rzepin kontra Stilon Gorzów i tutaj też się nie pomyliłem, bo 94 kibiców Stilonu, w tym 20 kibiców Głogowskiego Chrobrego pojawiło się tego dnia w Rzepinie.
Tutaj bardzo ładne zachowanie działaczy i lanki, którzy zdecydowali się wpuścić kibiców, Stilo, no normalnie do sektora gości, także bardzo tutaj wielkie brawa za prokibicowskie podejście do tego tematu. I na koniec, jeżeli chodzi o rozgrywki polskie, to jedno spotkanie w Żużlu, w lidze żużlowej pomiędzy Wybrzeżem Gdańsk a Startem Gniezno. Tutaj kibice Startu też nieoficjalnie wybrali się tego dnia na wyjazd, normalnie zasiedli na stadionie i tam około 100-osobowa kibiców Startu wraz z 3 kibicami Obry Kościan tego dnia pojawiła się na stadionie Wybrzeża Gdańsk. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, to tak przeglądałem sobie trochę tutaj te materiały, wszystko to, co mniej więcej wydarzyło się w ostatnim czasie za granicą, no niewiele się wydarzyło, tak? Mieliśmy playoffy w Rumunii pomiędzy UTA Arad a Rapidem Bukareszt. Kibice no, za płotu musieli dopingować swoich sympatyków, gdzieś tam odpalona została jakaś pirotechnika oczywiście też. Co jeszcze tutaj ciekawego za granicą, to też a propos Bułgarii, a nie, to było w 2000 rocznica, bo w 2018 roku derby Bukaresztu, tam się również wiele działo. Trochę działo się na spotkaniu w Chorwacji, w Osijeku, też jakieś tam starcia poza stadionem. Oczywiście kibice nie mogli tego dnia pojawić się na stadionie w Osijeku, jednakże kohorta, czyli grupa kibiców w Osijeku pojawiła się tego dnia wcześniej pojawili się na treningu, a potem pojawili się pod stadionem. Doszło tam do jakichś starć z policją, także troszeczkę tam coś tam się działo. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te spotkania rozgrywane za granicą. Mówię, tutaj rozgrywki już zostały pokończone, jeszcze nie, nowe rozgrywki jeszcze nie ruszyły, więc tak naprawdę nie ma o czym mówić. W najbliższy weekend startują kolejne rozgrywki, jeżeli chodzi o niższe ligi. Te niższe ligi plus klasy okręgowe też już powinny wystartować. Mamy również mecze Pucharu Polski i półfinały. No, mówimy nadal o okręgowym Pucharze Polski. Mamy również półfinały okręgowego Pucharu Polski. Także też coś tam się powinno dziać. No oczywiście nie zdradzamy tutaj, bo jeszcze tak naprawdę po pierwsze, że nic nie wiemy, a po drugie też sami chcemy być zaskoczeni. Na pewno o wszystkim powiemy sobie za tydzień o tej samej porze, czyli czwartek, godzina 19:00. Podsumowanie wydarzeń z całego tygodnia, jeżeli chodzi o kibicowskie akcenty, także zapraszam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ze swojej strony na ten moment. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam udanego czwartkowego wieczoru, udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć! Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.